Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na piąty odcinek z europejskim symulatorem statku. To byłoby na tyle. Czyli piąta misja, holowanie kutra rybackiego. Tego nie było. Odprawa. Zaczynamy w Calais znowu. Niebo bezchmurne, tu siła wiatru, godzina, brak opadów. Kierunek wiatru, holownik. Odholuj do portu kuter rybacki, któremu siadł silnik. Dobra. Znany i lubiany kuter. Tylko jest tak ciemno, że... A, hoj, kapitanie, gdzie jesteś? Pospiesz się i natychmiast wypływaj z portu, bo czekamy 5 godzin. Dobra. Oni czekają 5 godzin, a ja nic nie widzę. Widzę też mało. Dobra. Zmieniam w takim razie. Widok i kuter. Wypływamy w morze. Jest godzina trzecia. Oj. Trochę mnie tutaj zniosło. Za późno zacząłem manewr skrętu. Zbyt ostro. No niestety, ale tutaj jazda z pozycji takiej. To wiecie co, nie uśmiecha mi się. To jest światło na zewnątrz, a to jest... Nie, to jest na zewnątrz, a to jest... No i... Aj, mam włączyć jednak konsolę. To ostrzeżenie. Tylko zobaczcie, coś mi się tu porobiło i nie mogę włączyć. To włączyłem, ale... O! Coś się tu pozajączkowało. No, to jak wiem, ale... O, dobra. Płyniemy. Dobra, zmiana. Zmiana układu, bo tak być nie może. Mijamy obok straż przybrzeżną. Jesteśmy na kursie kolizyjnym, więc trzeba uważać. Ale spoko, luz, chyba nic się nie stanie. My jesteśmy więksi i płyniemy szybciej. Damy radę. Kto jest the best? My oczywiście i nasz kuter. Chyba nie zrobię jakiegoś głupiego manewru. Nie, na szczęście nie. Dobra, strzałka pokazuje, że musimy się kierować trochę w prawo. I tak też będę to robił. Delikatnie, bo niewiele widać. Nawet jeżeli używam kamery z zewnątrz, to i tak to jest mało szczegółowa grafika. Zmusza mnie do tego, żeby się bacznie przyglądać, co w ogóle nas otacza. W ogóle widzę jakiś... przede mną jakiś statek. Tu jest kuter rybacki, a z tamtej strony co jest? Ewidentnie coś widzę, ale to być może latarnia jest po prostu. Mam nadzieję, że nie wejdę na mieliznę, bo tego bym nie chciał. Ale myślę, że to jest bezpieczna odległość od brzegu, od linii brzegowej. Przypominam, że jesteśmy w Calais. U wybrzeży Francji. No i tak sobie płyniemy. Pełnia księżyca.
więc możemy wyć do pełni księżyca niebezpiecznie. Trzecia w nocy. No niestety, ale służba, nie drużba. Była tutaj akcja ratunkowa, trzeba ratować ich. Gdzieś tam awaria silnika zmusza nas do pomocy naszym kamratom. Kuter jak kuter, widzicie. Ten kuter już pokazywałem wam, więc tutaj tylko widzimy ładnie w nocy, jak się ładnie świecą lampki. Jesteśmy widoczni dzięki temu. No tyle wysoko są zamieszczone, żeby statek, który będziemy holować, też widział nas z daleka. I przy manewrze podłączania również. 3500 obrotów. No i tak sobie płyniemy. Mógłbym włączyć strzałkę, ale nie muszę, bo widzę mniej więcej, gdzie jestem. Trochę tylko skoryguję kurs na prawo i wypływamy z portu. Już za chwileczkę. Mam nadzieję, że ten stateczek jest szybszy niż te, które prowadziłem ostatnio. Chociaż być może tylko złudzenie, gdyż większy statek wydaje się, że płynie wolniej, ale może to kwestia skali i optyki. Niestety nie mam tutaj nigdzie prędkości, mam tylko obroty silnika. Zastanawiam się, czemu mam tutaj po dwa razy, podwójnie napisane 3500. Jak rozumiem, mamy cztery silniki, tylko chyba nie ma możliwości regulacji poszczególnymi, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Tutaj latarnie nam wskazują mniej więcej punkt wypłynięcia w pełne morze. Zaraz to poczujemy, bo statkiem zacznie bujać trochę. No tu nie wygląda, żebyśmy płynęli jakoś spektakularnie szybko. Możemy się tu przejść, ale w sumie nie ma gdzie za bardzo. To chyba tak mogę, o. Bo jest tylko krzesełko. Jakaś skrzyneczka na elektronikę. Kaloryfer, żeby było mi ciepło. Bo w zimę, nawet latem w nocy może być zimno. No i to wszystko, konsola, radar, mapa. Niewiele tego. Płyń w kierunku mojej łodzi i wyłącz silnik. Bądź ostrożny, bo na pokładzie mam spory połów. Dobra. Skoro tak mówisz, no to płyniemy. Musimy mocno skręcić w lewo. Nie za bardzo widzę. Włączyłem strzałkę. Okej, widzę. Żeby dobrze nakierować się na nasz statek, kuter rybacki, który mam holować. Trzeba będzie bardzo uważać, żeby po prostu nie wjechać mu. Myślę, że to się da zrobić. Ewentualnie szybki manewr w lewo lub w prawo i wyminiemy go najwyżej. Zastanawiam się, czy nie prościej byłoby, żeby na kutrze był po prostu mechanik, którego byśmy tutaj przywieźli, by naprawił ten silnik, a nie wpływać, holować, przecież to same koszty. Minęło 9 minut, trzecia 9. Hmm.
trochę zboczyłem z trasy. To jest piąta misja, a już mamy drugą opcję holowania. Szkoda, że nie są bardziej różnorodne te misje do wykonania. W tym przypadku, no, może jest inny klimat, tak? Bo mamy inną porę dnia, dokładnie noc, i też inny statek będziemy holować. Kuter rybacki. Natomiast... A my jesteśmy cholewnikiem. Ja chyba mówiłem kuter, no ale nieważne. Ups, chyba coś... Przygotuj linę i rzuć mi linę, czy coś w ten deseń. Już robimy to, ok. Spoko, luz. Zastanawiam się, czy... Istnieje ryzyko zdarzenia. No jak zdarzenia, jak ty nie możesz, masz awarię. Chopie, ogarnij się. Zrobimy sobie taki manewr trochę. Ślicznie. I teraz do tyłu. Kręć, 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 kręć. Musi się wykręcić. O to chodzi. Musi się ładnie tutaj spasować. Zobaczmy, czy to wystarczy, żeby go podpiąć. Jeszcze nie. No nic. Proszę nie panikować. Wszystko jest pod kontrolą. Będziemy cię holować przecież. Jestem ustawiony na 0. No i teraz powiem... Okej. Okay. Pojawiła się kuleczka. W końcu. Odholuj nas jak najszybciej do portu, albo będę zmuszony wyrzucić cały dzisiejszy połów. Czy to jest jakaś misja na czas? To w ogóle, co on mi tu rozkazuje? Ja tu przybywam z pomocą, on mi tu będzie jęczał. Wow, 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 zobaczcie, co się dzieje niedobrego z tym statkiem. On tonie. Chyba za blisko tą linę po prostu podłączyłem, ale... Kit, płyniemy. To chyba nie tak miało być. Dość śmiesznie to wygląda. Albo za szybko płynę po prostu z tym holowanym, niecierpliwym kutrem rybackim. No ale dobra, no. Coś tu mi mówisz? Dobra, straszy mnie tutaj. Na drugi raz nie przypłynę po prostu i tyle.
Okej. Po nocy mnie tu wzywają, jeszcze mnie tutaj zwyzywają. Dobrze, w sumie z drugiej strony może i to głupio wygląda, ale dzięki takiej małej odległości, tej krótkiej linii holowniczej, mam pełną kontrolę nad tym, co się tu dzieje. Czy nie jest to może zgodne z prawami fizyki, bo pewnie ta łódka by mnie pociągnęła po prostu na dno, by nabrała wody trochę. No ale to tylko gra. Pytanie teraz, gdzie mamy wylądować? Zacumować? A się woda uspokoi. Płynęliśmy pięknie. No i co masz mi do powiedzenia? Płyn do oznaczonego miejsca, mógłbyś przyspieszyć, nie mam całego dnia. Ojej, no nie. Straszne to, co ty mówisz do mnie. Żebym to ja wiedział. Widok. Okej, wiem, gdzie płynę. Czyli tak muszę lekki taki manewr zrobić w prawo, bo tu będzie taki cypelek i mogę o niego zahaczyć. I tak płynę na pełnych obrotach, a on narzeka, że on coś, co on mi tu mówi, płynę do zaznaczonego miejsca, mógłbyś przyspieszyć, nie mam całego dnia. No, to, po pierwsze to jest noc, kolego. Wake up, obudź się. Trzecia 17. No, raczej słońce to nie wyjdzie. Nawet latem. Może latem już by coś się pojawiało. Faktycznie, ale nie sprawdzałem tego nigdy o tej porze. Chyba w czerwcu może tak. Dobra, to sobie powiększę widok, bo już widzę więcej. Elegancko. Jeszcze troszkę raz. Teraz muszę dobrze tu zacumować, żeby się potem nie bawić. Tu niestety nie ma silników bocznych, więc takie przybliżanie nie wchodzi w grę. Najgorzej jak są tylko jedne te silniki, tak jak w tamtym statku było, że niby można było manewrować, ale tylko przodem statku, tak. To jest głupie, uważam, no ale zrobimy sobie strzałeczkę. Jako podpowiedź. Czemu ta strzałka jest żółta? Nie mam pojęcia. Dobra, powoli mogę korygować ten.
Jak tam wygląda? Ojej, tragedia. Klęska Posejdona. W ogóle coś chyba płynie przede mną. Sprawdźmy. Wydawało mi się. Jakiś odblask na morzu, na wodzie. Myślę, że mógłbym teraz wyłączyć. Tak dla bezpieczeństwa. On bardzo szybko wytraca tę prędkość, więc spoko, luz, będzie dobrze. Przede mną też tutaj przy brzegu nie ma żadnych przeszkód, więc będę mógł sobie tutaj ładnie. Chociaż nie właściwie, stop. Już cofnąć nie będę mógł, bo w sumie jak holuję go. Jest licha sprawa. On jest lekko tak z lewej. Więc trzeba uważać, żeby tutaj ja akurat nie zaryję, ale on mógłby tutaj uszkodzić się trochę. Uszkodzić się? No chyba nie, nie? Jakaś siła bezwładu. Na szczęście na razie mi nic nie każe. Muszę to zrobić delikatnie, żeby tu się nie okazało, że mi się trążoli. No i po co ja odbiłem? Było dobrze. Nie trzeba było psuć. I się spsuło. Lupa. Znaczy powiększenie. Jeszcze trochę. Ciut momencik. Dobra, jesteśmy w domu, czy na celowniku. No i mogę puścić? Okej, puściłem. Mówi kapitan do pobliskiego statku, jeśli nie zmienisz kursu, istnieje ryzyko zderzenia. Jesteś za blisko. No i cóż, że jestem na blisko. Nie zaliczył mi. Ten się mi jeszcze oddala. Płyniemy. Okej, no jesteśmy, no widzisz. Zabrakło mi raptem. I daj mi zejść z pokładu. Masz. Dobra robota. No dzisiaj to w ogóle sprawnie mi to poszło. Dziękuję za pomoc, kapitanie. Wybacz moją gdorliwość, ale bardzo bałem się o dzisiejszy połów. Na szczęście nic się nie zepsuło. Teraz tylko wydam małą fortunę na naprawę mojej łodzi. I dawaj mi kasę za odholowanie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Do następnego. Cześć.